Dlatego słuchajcie, przyjdział na konkretne stanowiska. W wojsku polskim to powinno się odbywać na podstawie indywidualnych predyspozycji. Czyli nie może być tak, że na przykład na ładowniczego czołgu powołuje się albo daje się ten etat jakiejś kobiecie, która waży 56 kg, jest malutka, nie jest w stanie udźwignąć. Pocisk do czołgu to jest taka locha. No to facet ma problem z załadowaniem tego, nie? A teraz sobie wyobraźcie, że taką lochę ma załadować mała dziewczynka. Dlatego słuchajcie, jest, wszystko jest ok, o ile. Na przykład to będą indywidualne predyspozycje. Jeżeli się trafi, jak to się mówi, ponadprzeciętna kobieta, czyli wielka helga, silna, która by gołymi rękami rozszarpała niejednego mężczyznę, to taka kobieta jak najbardziej no, nadaje się na ładowniczego czołgu, na tak zwanego pakera, który pakuje.